Szanowni Państwo, jest godzina 13:15. Zmierzamy, wszystko przegłosowaliśmy, oświadczenia i komunikaty. Szanowni Państwo, czy ktoś chce zabrać głos? Nie. Tak, uprzejmie proszę Pani Teodozja Maliszewska. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałam przeprosić Marcina. Nie wiedziałam, że nie ma go na sali. Moja brzydka uwaga z ławki. Bardzo serdecznie Cię przepraszam. Czy Pan Marcina przyjął? Szanowni Państwo, niniejszym zamykam obrady 90. Przepraszam bardzo, Pan Zięba. Tak. Tak. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, do protokołu, bo Pani Przewodnicząca dzisiaj bardzo ekspresowo prowadzi tę sesję i podaje tylko numery uchwał i ja no po prostu nie bardzo wiedziałem, czy to jest spółka parkingowa, czy nowa huta przyszłości i za moje głosowanie było wstrzymujące się do protokołu. Ja jestem za tym, aby ta spółka powstała i żeby się tej hucie coś dobrego działo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Bardzo proszę, Pan Radny Hawranek. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, parę dni temu miałem przyjemność wziąć udział w takiej uroczystości organizowanej przez Stowarzyszenie Villa Decjusza, nazywa się to Laur dla Mecenasa i miło zakomunikować mi, wszystkim Państwu radnym, że Rada Miasta Krakowa została wyróżniona dyplomem, który zostawiłem w samochodzie, teraz sobie o tym przypomniałem, ale zobowiązuję się, że w ciągu najbliższych 2 minut go przyniosę i pokażę Państwu radnym i przekażę go na ręce Pana Przewodniczącego do umieszczenia w stosownej gablocie. Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałam zrobić postscriptum do tego, co powiedział Pan Hawranek. Ja, wierząc w jego odpowiedzialność, ten dyplom mu po prostu dałam, aby on przekazał całej Radzie. Tak to wierzyć facetom. Bardzo proszę. Tak? Tak, ja tam byłam, dałam mu ten dyplom, wiedziałam, że on nie zapomni. I jakże się pomyliłam. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Dziękuję.